kolejny pomidor Brutus. Pomidor, którego uprawiam również od początku, kiedy zaczęłam uprawiać pomidory w tunelu foliowym, teraz właśnie w szklarni. I zobaczcie, wysoki pomidor dosięga już do samego szczytu, z silną łodygą, z dużymi owocami. Tutaj w szklarni pomidory mają większą trudność w zawiązywaniu owoców, ogólnie wszystkie odmiany. Natomiast tutaj ten Brutus, ta odmiana, no tak powiedzmy, no nieźle zawiązała te owoce. Nie wszystkie, jak widać, ale jest to też owoc bardzo duży. Zobaczcie, silna łodyga, gruba, duży pomidor. Tak jak mówiłam, bardzo wysoki, ja go prowadzę na dwa pędy i duże owoce. Brutus to jest odmiana, którą zaliczam do takich odmian, powiedzmy, najlepszych. Tak jak malachitowa szkatułka, to też jest duży pomidor, jest moim ulubionym pomidorem, tak samo Brutus. I ciężko mi tu zdecydować, który ma pierwsze miejsce. No, może ze względu na to, że jednak ten pomidor czerwony to jest taki pomidor właśnie zazwyczaj, który chcemy mieć, także może ten Brutus będzie na pierwszym, a malachitowa na drugim miejscu, chociaż jeszcze mam inne odmiany, które naprawdę ciężko jest zdecydować, który jest na pierwszym miejscu. Brutus, ogromny, duży, żebrowany pomidor, za chwilkę go zważymy. No tutaj jest ciężko oderwać tą szypułkę, może już zostawię i zważę go tak jak jest. Piękny pomidor, przypominający moje dzieciństwo, chociaż moi rodzice uprawiali pomidora tak zwanego krakowskiego, którego już nie ma na rynku, ale one właśnie takie były, takie olbrzymie, wielkie, różne, bo i mniejsze, i większe, ale też zdarzały się takie. Także prawie pół kilo wagi, to są właśnie takie owoce w tej odmiany. Nawet można podobno mieć takiego pomidora, który ważyłby 2 kilo. Także jeżeli ktoś chce uprawiać pomidory giganty, to myślę, że ta odmiana Brutus właśnie się do tego nadaje. Takie pomidorki około 500 gram to taki standard dla tej odmiany. Teraz przekroimy, zobaczymy jak on wygląda. Takie duże pomidory wolę przekroić w ten sposób, bo ładnie się prezentują. Zobaczcie, jaki soczysty, wypełniony tutaj po brzegi, powiedzmy, tak? Tutaj widać piętkę, także no, piętka jest wyrośnięta, ponieważ jest to ciężar. Ten pomidor musi się na tym krzaku utrzymać, dlatego ta piętka jest taka głębsza. Pięknie wygląda, ładnie przebarwiony. Czekałam z tym momentem, kiedy on będzie taki dojrzały, żeby móc właśnie go zerwać i Wam pokazać. Lekko jeszcze tak może delikatnie mógłby jeszcze dojrzeć, ale obawiałam się, żeby nie pęknął. Dlatego no, już dzisiaj go zerwałam. Zobaczcie, piętka, tak jak Wam mówiłam, troszkę przerośnięta ze względu na to, że jest to masywny, duży pomidor. I jeżeli chodzi o smak, dla mnie rewelacyjny. Taki pomidor, takie pomidorki lubię. Słuchajcie, słodki, soczysty. No i taki pomidor nadaje się na przetwory, nadaje się również na kanapkę, chociaż taki plasterek, no to ledwo się nam zmieści na taką kanapkę, pewnie trzeba by było go przekroić. Ale polecam Wam tego pomidora. Jak ktoś lubi takie właśnie soczyste, słodkie, lekko kwaskowe pomidorki, to ten pomidor, jeszcze duże do tego pomidora, jak ktoś lubi, to ten pomidor jest numer jeden. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i niebawem kolejne odmiany, bo jeszcze zostało wiele takich odmian, które chciałabym Wam pokazać.